Mówię ci, Nathan, dawno nie ubiłem tak świetnego interesu. Podniosły głos wydobywał się ze słuchawki. Gdybym był jeszcze większym skurwysynem niż jestem, wytargowałbym od niej z 300 dolców rabatu. No ale na szczęście jesteś tylko wredną kanalią żerującą na ludzkich problemach. Nathan roześmiał się donośnie. A co dokładnie kupiłeś? Ach, najróżniejsze starocie. Gramofon, starą dębową szafę, zakurzony kolonialny barek i jakieś inne graty, które sprzedam za kupę forsy jakimś bogatym kolekcjonerom. No i poza tym mam jeszcze coś specjalnego. Trumnę po jej zmarłym dziadku? O, bardzo zabawne. Mam coś, co może ci się spodobać. Otóż staruszka otrzymała w spadku coś ekstra. Stare wiktoriańskie krzesło wykonane z mahoniowego drewna. Podobno ręcznie tworzone przez najlepszych stolarzy w XIX wieku. Mówię ci, prawdziwe cudeńko. Po starej znajomości pozbędę się go za jedyne 200 zielonych. Nathan zmarszczył brwi, zastanawiając się, jaki interes ma w tym wszystkim Noah, aby odsprzedać akurat jemu ten badziew. Przecież równie dobrze mógł sprzedać go jakiemuś podstarzałemu znawcy za trzykrotność tej kwoty. No dobra, ale mów, w czym tkwi haczyk. Noah zaczął się denerwować. Oj, tam od razu haczyk. Minęło dobre 5 sekund, zanim zmusił się do mówienia. Oj, no dobra, no niech ci będzie. Staruszka wspominała, że krzesło należało do jej zmarłego dziadka, a z jej bełkotu zrozumiałem tyle, że podobno była z niego niezła gnida. No i to jest powód, dla którego chcesz mi opchnąć stary rupieć? Słuchaj, może i jest ze mnie psi syn, ale do pracy podchodzę profesjonalnie. Jeżeli mam coś na sprzedaż, to zawsze jest to wysokiej jakości sprzęt. Chyba nie wątpisz w moją smykałkę do interesów, co? Smykałkę? Chcesz mi opchnąć starego grata od jakiejś zdesperowanej staruszki? Słuchaj, zaczynasz mnie denerwować, Nathan. Podobno taki z ciebie znawca antyków. Bierzesz czy nie? Nathan nie wiedział, co odpowiedzieć. Z jednej strony ciekawiła go wizja posiadania w domu pamiątki z połowy XIX wieku. Z drugiej zaś zakup kolejnego, bezużytecznego grata przyprawiał go o zawrót głowy. W porządku. Umowa stoi. Wieczorem zrobię ci przelew na 150 dolców. Ale miało być 200. Noah zapowietrzył się niczym płaczące dziecko. Do usłyszenia, Noah. Powodzenia w interesach i pozdrów żonę. Do następnego, Nathan. Odpowiedział Noah, uśmiechając się pod nosem z wyraźnym zadowoleniem. Było grubo po 20, gdy Nathan odebrał zakupiony towar. Wokół domu rozchodził się blask rozpalonych latarni, a wieczorną ciszę zakłócały dźwięki przejeżdżających samochodów. Nathan stał przed garażem ubrany w elegancką marynarkę, czerwony niemodny krawat i czarne spodnie od garnituru. Obok niego, tuż przy wejściu do mieszkania, stało brązowe, pokryte ochronną taśmą wiktoriańskie krzesło, które w żaden sposób nie pasowało do wewnętrznego umeblowania jego domu. Po cholerę ja to w ogóle kupiłem. Chyba już całkiem mnie pokręciło. Faceci w moim wieku podrywają cycate, pijane kobiety, które na nowo chcą się poczuć młode, a ja? Ja kupuję zatęchłe, śmierdzące starością krzesła. Chyba muszę się napić. Nathan chwycił nowy nabytek pod pachę, wyprostował obolałe plecy i ruszył do drzwi frontowych. Wchodząc do kuchni, czuł ogarniającą go złość i irytację. Delikatnym ruchem odstawił krzesło. Podszedł do stojącego na stole Domen Matthew i nalał sobie porządny kieliszek. Mieszkanie w pełni odpowiadało standardom życia samotnego dziennikarza. Duży salon o pomalowanych na beżowo ścianach wypełniał znaczną część domu. Na środku piętrzyły się sterty nieruszonych do tej pory książek, artykułów prasowych i wszystkiego innego, co było niezbędne w jego pracy. Ach, pora tu w końcu zrobić porządek. Nathan lubił przebywać w salonie.
Może ze względu na fakt, iż zwykle po pracy wylegiwał się tam na kanapie, grzejąc się ciepłem kominka i popijając drogi alkohol. A może po prostu lubił, gdy bogato ozdobione wnętrze łechtało jego wybujałe ego. Trzymając kieliszek wina w lewej dłoni, prawą ręką zaczął odpakowywać drewniane krzesło. Spojrzał na nie podejrzanym wzrokiem i zmarszczył brwi. O, staruszka, która desperacko próbuje sprzedać meble po dziadku? Może był jakimś psychopatą lub mordercą? Zresztą, gdybym poważnie przejmował się takimi bzdurami, już dawno skończyłbym w psychiatryku, zawinięty w kaftan bezpieczeństwa. Jedyny problem, jaki widzę, to gdzie teraz postawić ten staroć, aby nie zawadzał mi tutaj w domu. Przez otwarte drzwi sypialni widać było zniszczony, tandetny fotel, w którym Nathan przesiadywał, aby pracować z dala od zgiełku miasta. Traktował on sypialnię jako swego rodzaju gabinet, oazę spokoju, w której poddawał się krążącym myślom, spisywanym następnie na papier. No, świetnie. Zamienię stary fotel na stare, zapyziałe krzesło. Powiedział, ironicznie uśmiechając się do siebie. Zbliżała się 21. Artykuł dla New York Journal miał być oddany dziś po południu, lecz przedłużone spotkanie z Davidem Myersem skutecznie pokrzyżowało jego plany. Nathan nie był typem pracoholika. Lubił pieniądze, ale nie lubił pracować. Już dawno straciłby posadę dziennikarza śledczego, gdyby nie jego wrodzony talent do pisania i zamiłowanie do teorii spiskowych. Ciągle czekał na swoją życiową sprawę, która przyniesie mu należytą sławę. Dopijając ostatnim łykiem kieliszek wina, zdjął przepoconą marynarkę i usiadł na nowo nabytym sprzęcie. Lewą dłonią sięgnął leniwie po sporządzone wcześniej notatki. Prawą zaś pocierał o delikatne obicie siedziska krzesła. Czeka mnie dziś pracowita noc, powiedział głosem zdradzającym oznaki wyraźnego zmęczenia. Spalani żywcem w piecach ludzie krzyczeli z bólu i cierpienia. Wszędzie słychać było wycie syren i płacz małych żydowskich dzieci, widzących, jak ich rodzice są mordowani. Nathan śnił, pochłonięty niezwykle brutalną wizją zbrodni III Rzeszy. Widział rzeczy, które przyprawiały go o wymioty. Wiedział, że śni, lecz pomimo strachu i mdłości nie mógł się obudzić. Czuł ogarniającą go wściekłość i smród palonego ludzkiego mięsa. Zapach wdzierał mu się do nozdrzy niczym woń smażonej wołowiny. Oczy piekły go od dymu i łez. Nie chciał na to patrzeć, lecz jakaś niewidzialna siła ciągnęła go ku rozpalonym piecom, w których widniały już tylko ludzkie zwęglone kości. Nagle uderzyło go uczucie napływającego gorąca. Czuł, że dłonie palą go żywym ogniem. W poczuciu bezsilności i napływającego bólu odwrócił wzrok i zamknął oczy. Sekundy pełne cierpienia dłużyły się niczym godziny, a ból nie ustępował. Nathan otworzył oczy. Mimowolnie rozejrzał się wokół i spostrzegł, że znajduje się w swoim salonie. Twarzą przed rozpalonym kominkiem i dłońmi wiszącymi nad buchającym ogniem. Odruchowo zabrał ręce, które zdążyły już się boleśnie poparzeć. Boże, co się stało? Co ja tu robię? Ruszył biegiem w stronę łazienki, aby włożyć dłonie pod lodowatą wodę. Odruchowo spojrzał na świecący w ciemności zegarek. 3:32. Kurwa. Musiałem zasnąć przy pracy. Ale co ja do cholery robiłem z rękami w płonącym kominku? Wyleczyłem się przecież z somnambulizmu. Napływające myśli nie dawały mu spokoju.
ostatni atak miałem przecież w dzieciństwie. A i tak wstawałem, tylko aby pospacerować po mieszkaniu. Niech to szlak. Odczucie zimnej wody spływającej po dłoniach było dla Natana niczym dotyk boskiej mocy. Dopiero po chwili poczuł smród własnego potu. Przyłożył nadgarstek do czoła. Rozpalone. Co tu się do cholery stało? Czy już całkiem mi odbiło? Poczucie strachu rosło w nim z każdą sekundą. Natan wyszedł z łazienki, rozglądając się po mieszkaniu. Wśród ogarniającej go ciemności dostrzegł jedynie blask lampki nocnej dobywający się z sypialni. Podszedł bliżej. Pokój był dokładnie w takim stanie, w jakim zastał go po przyjeździe do domu. Jedyną różnicą było nowe, machoniowe krzesło. Nie, to przecież nie ma z tym nic wspólnego. Natan, nie daj się zwariować. Pracujesz jako dziennikarz. Badałeś tysiące spraw brutalnych morderstw, gwałtów i szaleńczych zbrodni dokonywanych przez wariatów. Wiesz, że za wszystkim stoi wyłącznie ludzka psychika. Natan stał w bezruchu przez kilka minut. Zastanawiał się, czy dzwonić po egzorcystę, uciekać z domu, czy napić się Bowmur z lodem. Walić to. Rozpiął mokrą od potu koszulę. Poprawił włosy i stanowczym krokiem udał się w stronę kuchni. W końcu kawał ze mnie sukinsyna. A złego przecież. Diabli nie biorą. Poranek minął Natanowi wyjątkowo spokojnie. Pomimo bolesnej pamiątki z poprzedniej nocy, uśmiech nie schodził mu z twarzy. Dziś był dla niego ważny dzień. Na wieczór umówił się z piękną, blond włosą Lilian, poznaną podczas badania głośnego śledztwa pewnego seryjnego mordercy z Detroit. No, stary, wyglądasz lepiej niż Brad Pitt w Wichrach Namiętności. Zadumał się Natan, przeglądając się w lustrze. A i pomyśleć, że minęło ci już 37 wiosen. Jego twarz wyróżniała się szpiczastym nosem i parą dużych brązowych oczu. Jego kwadratowa szczęka i bujny zarost dodawała mu zbytniej pewności siebie. W połączeniu z cyniczną naturą i pogardliwym stosunkiem do innych, jego zachowanie wielokrotnie prowadziło go do wyjątkowo niemiłych, barowych przygód i wielu siniaków. Natan przechadzał się po mieszkaniu, nie mogąc się doczekać spotkania. Już od tak dawna nie był z żadną kobietą na randce. Ręce pociły mu się od stresu, a zapięta na ostatni guzik bawełniana koszula systematycznie utrudniała nabieranie powietrza. Podrzucając w dłoni kluczyki od czarnego Cadillaca, nerwowo zerkał na stojący w rogu pokoju elektryczny zegar. Jeszcze 30 minut do wyjścia. Jego głos był niezwykle dumny i podekscytowany. Czuł się niczym dziecko, którego rodzice po raz pierwszy zabierają do wesołego miasteczka. Żebyś tylko nie palnął żadnej głupoty. I pod żadnym pozorem nie wspominaj o tym piekielnym krześle. Nie chcesz chyba, aby Lilian uznała cię za wariata. Gdy to powiedział, usłyszał dziwny dźwięk dochodzący z sypialni. Miał wrażenie, że ktoś skrobie pazurami po jego panelowej podłodze. Natan poderwał się i na moment jego oczy rozwarły się szeroko. Czuł, jak oblewa się potem. Powinno być zimno. Wokół jednak panowało zaskakujące ciepło. Zadrżał. Powolnym krokiem podszedł do sypialni, nie wiedząc, czego ma się spodziewać w środku. Ostrożnie zajrzał przez drzwi, wypatrując źródła tajemniczego dźwięku. Nie dostrzegł jednak niczego nadzwyczajnego. Jedyną przyprawiającą ociarki rzeczą było krzesło,
które z niewiadomego powodu stało teraz idealnie na środku pokoju. Przodem w stronę Natana. Dałbym sobie rękę uciąć, że jeszcze rano to krzesło stało dokładnie przy drzwiach. Odłożył kluczyki na biurko i podszedł bliżej. Nagle usłyszał za sobą dźwięk przychodzącego SMS-a. Natan aż podskoczył ze strachu. Jezu, jak tak dalej pójdzie, to niedługo dostanę zawału. Pomimo gęsiej skórki i poczucia dezorientacji, odwrócił się w stronę kuchni, aby sprawdzić wiadomość. Przechodząc kilka kroków dalej, nie mógł oprzeć się dziwnemu wrażeniu, że krzesło go obserwuje. Podniósł telefon. Mogę się lekko spóźnić. Nie gniewaj się. Straszne korki. Wiadomość od Lilian. Nie zważając na otrzymanego SMS-a, Natan nie miał zamiaru dłużej siedzieć w domu. Sięgnął do kieszeni po kluczyki od auta, lecz poczuł jedynie pustą przestrzeń pod palcami. Zdrętwiał. Myśl, że musi ponownie wrócić na spotkanie z przeklętym krzesłem, przyprawiała go o zawrót głowy. Biorąc głęboki wdech, energicznym krokiem ruszył ku sypialni. Wparował niczym żołnierz do budynku pełnego zakładników i nagle zamarł. Krzesło stało dokładnie w tym samym miejscu, co przed śniadaniem. Przy samym biurku, na którym leżały teraz pozostawione przed chwilą klucze. Dokładnie metr przed nim. Uczucie konsternacji odebrało Natanowi możliwość ruchu. To nie może być prawda. To mi się tylko wydaje. Krzesła przecież same się nie poruszają. Strach ogarnął całe jego ciało. Poczucie grozy rozlewało się po nim niczym fale na oceanie. Niewiele myśląc, chwycił leżące obok klucze i wybiegł z mieszkania. Tego już za wiele. Gdy tylko wrócę, wywalam ten przedwojenny starość na zbity pysk. Lilian była młodą, zielonooką Hiszpanką pracującą w policji stanowej Detroit. Jej niebanalna uroda i poczucie humoru zachwycały Natana. To musiało pewnie piekielnie boleć, stwierdziła Lilian. Och, na całe szczęście jestem facetem, który nie czuje bólu, zażartował Natan. Na twarzy pojawił mu się grymas wymuszonego uśmiechu. Nie miał ochoty zdradzać szczegółów minionej nocy. Jednak zabandażowane dłonie wymagały w miarę sensownego wytłumaczenia. A co u ciebie, Lilian? Jak w pracy? Proszę cię, Natan. Praca to ostatni temat, na który chciałabym mówić. Zdecydowanie bardziej wolę rozmawiać o naszym poprzednim spotkaniu. Dodała, uśmiechając się zalotnie. Masz rację. To była jedna z najlepszych nocy w moim życiu. Kelner przyniósł im do stolika zamówioną wcześniej butelkę Ventiscro Vertice Apalta. Za dzisiejszy wieczór, powiedziała donośnym głosem Lilian. Za nas. Reszta wieczoru minęła im w wyśmienitym humorze. Oboje, uraczeni wytrawnym trunkiem, zaczęli poddawać się błogiej atmosferze. Chwile spędzone z Lilian pozwoliły Natanowi całkowicie pozbyć się wspomnień o niedawnych wydarzeniach związanych z niemiecką pamiątką od Noa. Jego twarz nabrała rumieńców, a głos przybrał czarujący akcent. Lilian, może skoczymy do mnie? Natan, naprawdę bym chciała, ale jutro mamy ważny lot do Dallas z samego rana. Podróż służbowa. No cóż, nie martw się. Nadrobimy to przy następnej okazji, powiedziała Lilian z uśmiechem, puszczając do niego oczko. Pożegnali się czułym pocałunkiem, po czym każde z nich ruszyło w swoją stronę. Natan nie powinien prowadzić w tym stanie, lecz irytacja powstała w nim wskutek odmowy Lilian skutecznie zagłuszała trzeźwe myślenie.
jak dobrze, że... W domu czeka na mnie jeszcze niedokończona Bowmore. Po 30 minutach był już w mieszkaniu. Chwiejnym krokiem podszedł do stojącej na stole w kuchni butelki whisky. Piekącą od poparzeń dłonią sięgnął po szklankę wypełnioną lodem. Mam nadzieję, że dziś w nocy nie wydarzy się nic nadzwyczajnego. Pomyślał, kierując się powoli w stronę łóżka. Uczucie napływającego gorąca dusiło jego spocone ciało. Nathan wiercił się na łóżku, nie mogąc znaleźć odpowiedniej pozycji do snu. Czuł, jak temperatura w pokoju zwiększa się z każdą sekundą. Ponura pogoda za oknem i woń alkoholu w mieszkaniu skutecznie napawały go obrzydzeniem. Czuł, że zaraz zwymiotuje. Nie mogąc dłużej wytrzymać, wstał z łóżka i ruszył do łazienki, aby zażyć proszki nasenne schowane w lustrzanej apteczce. Poczucie wstrętu i niesmaku w ustach wzniecało u niego pogardę do samego siebie. Po omacku udał się w stronę łazienki. Zegar w salonie wskazywał 3:32. Jak dobrze, że jutro nie muszę iść do pracy. Nathan opłukał rozgrzaną twarz w niewielkiej umywalce. Oczy kleiły mu się od snu, a zmarszczki na twarzy stały się niezwykle wyraźne. Powolnym ruchem dłoni sięgnął po stojący na wierzchu diazepam. Popołudniowy obiad podszedł mu do gardła. Niewiele myśląc, Nathan zgasił światło w łazience i odwrócił się do wyjścia. Kątem oka dostrzegł niewielki ruch w salonie. Był tak poruszony, że nawet nie krzyknął. W panice cofnął się dwa kroki i złapał oburącz stojący w rogu pogrzebacz do kominka w akcie obrony. Poczuł strach. W jego piersi uniósł się znajomy przypływ paniki i chęć ucieczki. Usłyszał dochodzące z salonu dźwięki. Co się tu do cholery dzieje? Po chwili z głębi salonu spostrzegł, że coś porusza się w jego kierunku. Kolejne dźwięki. Nathan nie mógł uwierzyć własnym oczom. Z zaułku w ciemności zauważył znajomy widok piekielnego krzesła, które delikatnie podskakiwało w jego stronę. Samo, bez niczyjej pomocy, zbliżało się w podskokach, aby stanąć mu naprzeciw. Nathana obleciał paniczny strach. Chciał uciec, lecz coś skutecznie uniemożliwiało mu nawet najmniejszy ruch. Dźwięki rozchodziły mu się w uszach. Nagle poczuł uderzający do głowy podmuch gorąca. Temperatura ciała diametralnie zwiększała się z każdą sekundą. Czuł ogarniające go od środka wrażenie nadchodzącej śmierci. W jednej sekundzie jego dłonie, przedramiona, barki pokryły się żywym ogniem. Nathan zaryczał z bólu i próbował stłumić ogień gołymi rękami. Płomienie zaczęły sięgać twarzy i włosów. Smród palonego mięsa unosił się po całym mieszkaniu. Boże, palę się! Co za okropny ból! W jednej chwili całe jego ciało pokryło się ogniem. Twarz zaczęła pękać od gorąca, a białka oczu wypłynęły mu na zewnątrz. Ciągle słyszał ten sam dźwięk. Jego ubranie całkowicie spłonęło, przylepiając się do spływających po kościach skóry i mięśniach. Ból ogarniający jego dłonie przestał być odczuwalny. Nathan nie zdawał sobie sprawy, że ogień wypalił jego zakończenia nerwowe, czyniąc nieodwracalne zmiany. Każda sekunda tego cierpienia była nie do opisania.
Meine Arbeit ist noch nicht wahr geworden. Usłyszał głos, dobywający się znikąd. Nathan wiedział, że umiera. Wiedział, że to sprawka tego przeklętego krzesła. Przeklinał dzień, w którym kupił ten staroć. Przeklinał dzień, w którym rozmawiał z Noa. Lecz nic nie mógł już więcej zrobić. To był dla niego koniec. Nathan opadł na kolana, a jego ciało wciąż buchało nieprzerwanym ogniem. W głębi duszy zaczął płakać i przepraszać za wszystkie grzechy, które popełnił. Wiedział, że to ostatnie sekundy jego życia. O 9:30 zadzwonił budzik. Nathan poderwał się z łóżka, obmacując całe ciało, jak gdyby wciąż się jeszcze palił. Był zlany potem, a jego łóżko było przesiąknięte moczem. Co tu się do kurwy nędzy dzieje? Rozejrzał się po sypialni. Pokój był w zupełności tak zwyczajny jak każdego ranka. Szafa, łóżko, biurko. Wszystko stało na swoim miejscu. Nawet krzesło znajdowało się tam, gdzie było, jak wychodził na spotkanie z Lilian. Poczucie dezorientacji i beznadziei ogarnęło jego myśli. Czy to wszystko było tylko cholernym koszmarem? Czy to mi się tylko śniło? Przecież czułem ból. Ten straszny, nieprzerwany ból i poczucie nadchodzącej śmierci. To nie może być tylko fikcja. Nathan bezzwłocznie chwycił telefon i wybrał numer do Noa. Z każdym kolejnym sygnałem połączenia jego szaleństwo rosło. Halo, Nathan, to ty? Czego chcesz u licha o 9 rano? Od kogo masz to krzesło? O czym ty mówisz? Masz na myśli ten badziew od tej staruszki? Tak, kim ona jest? Skąd ona to ma? Pani Schrödinger, nagle stałeś się zatroskanym obywatelem? Kurwa! Albo powiesz mi, skąd ona ma to krzesło, albo osobiście przyjadę do ciebie i rozwalę ci ten pusty ryj! Dobra, już dobra, uspokój się. Zaraz wyślę ci jej adres, to sam ją zapytasz, rycerzyku. Nathan bez słowa rozłączył się. Za wszelką cenę musiał dowiedzieć się, jaką historię skrywa ten staroniemiecki mebel i co u licha dzieje się z jego głową. Minęła 11, kiedy Nathan dojechał pod wskazany adres. Wielka, malownicza posiadłość zrobiła na nim ogromne wrażenie. Z opisu Noa wnioskował, że staruszka nie narzekała na nadmiar pieniędzy. Wręcz przeciwnie. Chciała sprzedać meble za każde, nawet najdrobniejsze pieniądze. Delikatnym ruchem dłoni Nathan zapukał do drzwi. Minęła chwila, zanim pani Schrödinger podeszła, aby przywitać niespodziewanego gościa. Wokół unosił się zapach pieczonego ciasta i woń włoskich przypraw. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Przepraszam, że przychodzę bez zapowiedzi. Nazywam się Nathan Jones. Chciałem zapytać o pewne meble, które sprzedała pani niedawno w sklepie z antykami u Noa. Jej twarz pokryła się pogardą i strachem, a delikatne, drobne oczka zmieniły się w jarzące iskrami ogniki. Czego pan ode mnie chce? Interesuje mnie pewne stare wiktoriańskie krzesło, które podobno odziedziczyła pani po zmarłym dziadku. Chciałbym poznać jego historię. Niech pan wejdzie. Mieszkanie urządzone było z pełnym rozmachem. Wielka kuchnia, w której się znajdowali, wypełniona była miseczkami, dzbankami i wszelkiego typu naczyniami. Brązowe ściany sprawiały wrażenie bardzo starych, a portrety zmarłych członków rodziny w salonie przyprawiały Nathana o dreszcze. A więc chodzi panu o mojego dziadka, Jurgena. Zmarł 3 miesiące temu w pożarze. Zginął na miejscu.
Bardzo pani współczuję. To musiała być dla pani tragedia. Ależ skąd? To był kawał skurwysyna. Żałuję tylko, że umarł tak późno. Nathan przełknął ślinę. A to krzesło? Należało do niego? Tak. To był jego ulubiony mebel do wypoczywania. Siadał w nim najczęściej po skończonej pracy dla Wehrmachtu. Wie pan, wstyd się przyznać, ale Jürgen był naczelnikiem obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Pełnił najgorszą możliwą w tamtych czasach funkcję. Skazywał ludzi na śmierć. Nathan poczuł delikatny dreszcz przeszywający jego plecy. Proszę dalej, niech pani kontynuuje. Otóż świętej pamięci dziadek lubował się w zabijaniu ludzi, w szczególności Żydów i Polaków. Miał na tym punkcie obsesję. Każdego dnia czułam od niego smród spalonych ofiar. Widziałam ten szaleńczy uśmiech na jego twarzy, gdy opowiadał ze szczegółami przy rodzinnym stole, jak mordował niewinne istoty. Niech mi pan wierzy. On był psychicznie chory. Nathan nie mógł uwierzyć w słowa pani Schrödinger. Wszystkie elementy układanki zaczęły składać się w jedną całość. Oprócz jednego. A dlaczego zdecydowała się pani na sprzedaż krzesła? Przecież jest ono warte kupę forsy. Sprzedałam wszystko, co ten diabeł zapisał mi w testamencie. Może trudno w to uwierzyć, ale te meble, a w szczególności to krzesło, są opętane. Jako jedyne przetrwały pożar. Nathan przyjął tę wiadomość ze stoickim spokojem. Wiedział, że pani Schrödinger mówi prawdę. Nie wierzył tylko, że przytrafiło się to akurat jemu. Teraz już miał pewność, co musi zrobić. Pozbyć się krzesła najszybciej, jak to możliwe. Spalić, zniszczyć, wyrzucić na śmieci. Cokolwiek, byle nie musieć już więcej na nie patrzeć. No cóż, dziękuję pani bardzo za wszelkie informacje. Naprawdę bardzo mi pani pomogła. Ależ proszę bardzo. Zawsze to miło móc sobie porozmawiać z tak przystojnym młodzieńcem. Nathan zrobił dziwną, skwaszoną minę. Udał się powoli w stronę wyjścia, żegnając się z panią Schrödinger i kulturalnie odmawiając herbaty. Miał już właśnie zamykać drzwi, gdy w pewnej chwili przyszła mu do głowy pewna myśl. Pani Schrödinger, mam jeszcze jedno pytanie. Słucham. Z czystej ciekawości. O której zmarł pani dziadek? O, niech pomyślę. Tak, zgon stwierdzono o... Tak, o 3:32. Nathan pędził na złamanie karku w swoim czarnym Cadillacu. Czuł, że za chwilę może wydarzyć się coś potwornego. Z piskiem opon zaparkował przed garażem. Trzasnął drzwiami i czym prędzej wbiegł do mieszkania. Wszystko wydawało mu się całkowicie normalne. Nie czuł już napływającego ciepła ani strachu. Spokój i cisza panujące w domu wydały mu się nienaturalnie dziwne. Szybkim ruchem dłoni sięgnął do kieszeni spodni po telefon. Jeżeli w najbliższym czasie przestanę się odzywać, chcę, abyś wiedziała, że jesteś najlepszym, co mnie w ostatnim czasie spotkało. Napisał wiadomość do Lilian. Chowając telefon, powolnym krokiem wszedł do sypialni. W środku panowała atmosfera grozy. Nathan rozejrzał się po pokoju. Coś tu nie gra. Odwrócił głowę w kierunku krzesła. Czuł grozę płynącą z jego wnętrza.
Wiedział, że ma do czynienia z mocami nie z tego świata. Wpatrywał się w obiekt dobre kilka minut, jednocześnie głęboko oddychając. Czuł, że serce wali mu jak młot. Ostrożnym ruchem ręki chwycił za oparcie krzesła. W ułamku sekundy poczuł ogromny ból wywołany poparzeniem po dotknięciu. Instynktownie cofnął rękę. Ach, to krzesło ma chyba z milion stopni! Niewiele myśląc, sięgnął po rzuconą na łóżku koszulę i zawinął ją wokół dłoni. Wykonując prowizoryczne zabezpieczenie, czuł się jak idiota. W końcu przygotowuje się na wojnę z krzesłem. Gotowy na ataki ze strony piekielnego krzesła, powoli przysunął się bliżej. Jego ręce wyprostowały się na spotkanie z diabelskim obiektem. Po chwili ponownie złapał za ramiona krzesła. Spod owiniętych koszulą dłoni unosił się dym palonego materiału. Nathan wiedział, że długo nie wytrzyma. Uniósł krzesło i zaczął iść w stronę salonu. Nie spodziewał się, gdy nagle przy jego twarzy buchnęły płomienie, przypalając mu brwi i włosy. Instynktownie zasłonił twarz, upuszczając krzesło na podłogę. Nathan doznał poważnych poparzeń policzka i części lewego ucha. Ból wywołany ogniem sprawił mu ogromne cierpienie. Niech cię szlak! Nagle z hukiem zamknęły się wszystkie drzwi i okna, zabierając Nathanowi jakąkolwiek drogę ucieczki z mieszkania. Krzesło powoli zmieniało barwę, z brązowego na krwiście czerwoną. Spod jego obicia zaczęły unosić się kłęby dymu, a mieszkanie wypełniło się stęchlizną gnijących zwłok. Strach obleciał Nathana. Wiedział, że krzesło będzie się bronić. Nagle ściany zaczęły spływać krwią. Litry czerwonej cieczy zalewały jego sypialnię. Krew pomordowanych w Auschwitz-Birkenau zaczęła wlewać mu się do butów, przyprawiając go o wymioty. Du bist nur ein erbärmliches Wesen. Usłyszał dobywający się z jego głowy głos. Pod ogromem cierpienia i strachu Nathan upadł na kolana i zaczął płakać. Łkał niczym małe dziecko. Czuł, że nie jest w stanie ogarnąć psychicznie tego wszystkiego. Meine Aufgabe ist noch nicht vorbei. Głos z każdą sekundą przybierał na sile. Krople krwi zaczęły spadać z sufitu wprost na głowę Nathana. Powolnym ruchem uniósł twarz, wykrzywiając wargi. Pozostałości wlatywały mu do otwartych ust, racząc go smakiem zgniłego mięsa. Nathan zwymiotował. W jednej chwili pokój objęły buchające płomienie. Syk palonego mieszkania słyszalny był aż dwie przecznice dalej. Nathan wiedział, że to jest koniec. Czeka go śmierć w płomieniach. Była późna godzina nocna. W szpitalu imienia świętego Wojciecha pielęgniarki pośpiesznie wypełniały swoje zadania. Wszędzie panowało zamieszanie. W pokoju słychać było delikatne odgłosy ulicznego ruchu i dźwięk podłączonego respiratora. Siostra Newton nachyliła się nad Nathanem i poprawiła mu poduszkę. Od tragicznego zdarzenia minęły 4 dni. Strażacy wezwani do pożaru cudem wyciągnęli Nathana z płonącego budynku. Jego ciało zostało poparzone w 90%, co skutkowało doznaniem nieodwracalnych szkód. Dom, w którym mieszkał, został niemal doszczętnie zniszczony. Panie Jones, ma pan gościa, powiedziała pielęgniarka. W drzwiach stanął wysoki, brodaty mężczyzna. Jego twarz odznaczała się pełną powagą i skupieniem.
Na jego piersi Nathan dostrzegł widoczną odznakę. Dzień dobry, panie Jones. Komendant Thomas O'Brien, powiedział z delikatnym irlandzkim akcentem. Nathan skinął lekko głową. Przyszedłem pomówić o tragicznym pożarze w pana domu. Z ustaleń strażaków wynika, że ogień wybuchnął w salonie. Prawdopodobnie za sprawą zwarcia w jakimś urządzeniu. Nathan milczał. Cóż, przynoszę panu także dwie wiadomości. Dobrą i złą. Zacznijmy może od tej złej. Niestety, pana mieszkanie zostało niemal całkowicie spalone. Będzie pan musiał poszukać nowego lokum. Dobra wiadomość jest taka, że dom był w pełni ubezpieczony, więc bez problemu kupi pan sobie coś zupełnie nowego za pieniądze z ubezpieczenia. Dodał, próbując się uśmiechać. Nathan wciąż milczał. Mam dla pana coś jeszcze, co może pana ucieszyć. Strażakom jakimś cudem udało się uratować z mieszkania kilka cennych rzeczy, które być może pomogą panu w odbudowie nowego domu. Zachowała się m.in. szafa, całe biurko, jakieś stosy książek i jeszcze stare, zapyziałe krzesło. Wygląda na całkiem ładne. Sądzę, że się pan ucieszy. Nathan nie wypowiedział ani słowa. Nie był w stanie skleić żadnego spójnego zdania. Delikatnie przekręcając głowę, spojrzał tylko na leżący obok zegarek. Wskazówki wyznaczały godzinę 3:32. Patronami honorowymi Mystery TV są Hanna Stryjewska, Artur Klonowski, Tomasz Zabawa, Przemysław Dębiński, Paweł Bednarczyk, Zeksu, Mateusz 2727, Miłosz Piechowski, Weronika UK, Adrian Miłaszewski, Mariusz Nowatkowski, Zofia Sosnowska, Maciej R., Montiero, Brak Słów, Kiszony Banan, Martin XX Martinax Popławski, Acag, Patryk Juzyszyn, Magdalena Kozłowska, OTP Gnar, Dawid Daniel Rozwód, Ewolusiek, Rafał, Kamila XD, Flex, Hubert Piotrowski, Przemek Dzida, Seba Seba, Mikołaj Wróbel. Patronami Mystery TV są Aleksandra Roszkiewicz, Natalia von Riva, Magdalena Rzeźniczak, Adrian Potrzebowski, Daniel SL, Marcin Pielak, Dariusz Waligura, Paweł Szuszkiewicz, Mariusz Popek. Scenariusz Adrian Iwaniak. Czytał Jakub Rutka.